Dzień dobry moi drodzy, w zeszłym roku bardzo dużym powodzeniem cieszyły się odcinki, które nagrał Kuba o motocyklach używanych. W związku z tym w tym roku uruchamiamy całą serię, nagramy 12 odcinków z motocyklami używanymi i poprowadzi je Kuba. Jest mi bardzo miło. Słuchajcie, dzięki naszym partnerom, a partnerami serii będzie firma Excite, NGK, TRW, a także Castrol, a także marka 4Ride. Będziemy mieli dla Was prezenty, a więc każda osoba, która zgłosi się do tego programu, tam pod spodem znajdziecie maila, otrzyma cały pakiet startowy części do swojego motocykla. Także zapraszamy Was serdecznie, napiszcie do mnie, z pewnością Wam odpowiem i mam nadzieję, że wybiorę Wasz motocykl. W każdym odcinku będziemy z Wami rozmawiać, to będzie taki wywiad o Waszym motocyklu, to jest akurat GS Bartka, z którym za chwileczkę porozmawiamy. Poza tym wzbogacimy tę opinię również o profesjonalną opinię mechanika motocyklowego. Profesjonalnego mechanika motocyklowego. No i co, zaczynamy. To jest GS R1200, słynny dodam, bo zagrał m.in. w serialu Na Wspólnej. Tak jest. Znasz taki serial? Tak, obejrzałem akurat odcinek z tym GS-em. Ja nie znam, ale znam GS-a. Cześć, razem ze mną jest Bartek. Siema. Bartek przejechał 300 tysięcy na wszelkiego rodzaju motocyklach GS-opodobnych. Dlatego właśnie zaprosiłem Bartka, żeby opowiedział nam o jednym z najbardziej ikonicznych motocykli na rynku. Prekursorem serii GS było BMW R80 GS z roku 1980. 7 lat później pojawił się 60-konny R100 GS, a w roku 1994 R1100 GS z czterozaworowymi głowicami i zasilaniem wtryskowym. Kolejne większe usprawnienia i R1150 GS to już rok 1999. Bardzo duże zmiany i odchudzenie motocykla o 30 kg to oczywiście pierwszy R1200 GS i rok 2004. Chłodzenie cieczą pojawiło się w 2013. Bartek, co to za motocykl? Wiemy, że jest to gwiazda filmu. Tak, ten motocykl niedawno wystąpił razem ze mną w serialu Na Wspólnej. Mam nadzieję, że nie będziemy mogli niedługo go obejrzeć. Natomiast motocykl BMW R1200 GS, rocznik 2011, czyli ostatni wypust olejowego silnika w BMC, w Adventurerach, w GS-ach. No, dwa wałki rozrządu w głowicy, wspaniały silnik, który cudownie oddycha. No, a ja przejechałem tymi motocyklami przez 16 lat, prawie 300 tysięcy, tak jak wspomniałeś. Bartku, teraz Ci na chwilkę przerwę. Bartek pracował przez wiele lat w BMW, sprzedawał GS-y, jeździł GS-ami, jeździł w zasadzie każdą możliwą generacją. I w momencie, kiedy przygotowaliśmy się do nagrania, Bartek powiedział, że jeżeli miałby dla siebie wybrać motocykl, byłby to zdecydowanie wersja 1200, czyli ostatni olejak. Dlaczego? Przede wszystkim ostatnia wersja olejaka to jest najbardziej dojrzała konstrukcja, najbardziej dopracowany silnik. Ze względu na dwa wałki rozrządu w głowicy, te głowice super oddychają, więc uruchomiony zimny silnik nie potrzebuje nabrać temperatury pracy, żeby jechać. Poprzednia generacja trochę tam dostawała takiej czkawki, ja to nie przepadałem za tym. Najbardziej dopracowana ESA, no wykluczone wszelkie generacyjne historie z akcjami serwisowymi, bo w tych motocyklach zdarzały się problemy z ilością paliwa w zbiorniku, we wskazaniu ilości paliwa w zbiorniku, jakieś drobiazgi, które tutaj po prostu już no praktycznie zostały wyeliminowane. No dlatego, przede wszystkim dlatego olejak. No jeszcze jakby pytanie może można by rozszerzyć, dlaczego nie woda, tak? W sensie dlaczego nie następny silnik. Ja powiem tak, że ten Adventure w wersji z 2011 roku pozwala jeszcze wciąż jeździć i kierować motocyklem. A nie być zastąpiony przez system elektroniczny, chociaż on nie posiada. On posiada ESE, czyli ten Electronic Suspension Adjustment, tam 15 trybów można ustawić. Posiada kontrolę trakcji i ABS, ale to można łatwo, szybko wyłączyć. Nie potrzebujesz przejść przez jakąś kosmatą ilość opcji menu i ustawień, żeby to wyłączyć. Także chciałem mieć motocykl, którym sam prowadzę,
i który oczywiście w przypadku jakichś moich ewidentnych błędów trochę mnie podratuje, mówię o systemach, a nie tak jak te nowsze generacje, które po prostu już. Bartuś, czym się różni Adventure od zwykłego GS-a? Bo użyłeś słowa Adventure, ja to wiem, ale nasi czytelnicy nie wszyscy mogą być zorientowani. Czy to jest jakaś luksusowa wersja GS-a, czy to jest wersja stworzona o dłuższym dystansie? Podstawową różnicą jest na pewno zbiornik paliwa, który w tym modelu ma 33 litry, więc pozwala przejechać, no kiedyś jak się bardzo starałem jechać ekonomicznie, to przejechałem prawie 700 km na zbiorniku. GS, tak zwany zwykły, czyli ten nie Adventure, to jest zbiornik 20-litrowy. Oczywiście w związku z tym idzie za tym masa, czyli ten motocykl ważył 256 kg zatankowany. Zwykły GS, czyli GS 1200, ważył około 20 kg mniej. Poza tym wysokość motocykla, bo tutaj mamy 880 mm, bodajże 870 czy 880 mm w tak zwanym kłębie, a w zwykły GS miał tych milimetrów chyba o 30 mniej. Kanapa jest regulowana? Kanapa jest regulowana i z przodu i z tyłu, także możesz sobie ustawić nie tylko jej wysokość, ale również kąt. Wyposażenie standardowe. No tutaj duża szyba w Adventurze, na dodatkowym wsporniku, deflektory, osłony dłoni, to mieliśmy w standardzie, szprychowane koła w standardzie, troszkę inne kanapy, wygodniejsze do dalszej turystyki. Co jeszcze mamy? Oczywiście gmol wysoki, czyli ten element, który tutaj obejmuje zbiornik. To jest akurat dokładka w moim egzemplarzu, natomiast ta część w oryginale. Inny system kufrów, kufry aluminiowe. Czyli bardziej odporne na uszkodzenia? Bardziej odporne na uszkodzenia, bo w zwykłym GS-ie były kufry Vario, których można było, co prawda zaletą było to, że można było je rozszerzać, ale w przypadku jakiegoś tam upadku, jakiegoś położenia motocykla, no to one potrafiły pękać. Także tutaj aluminiowe kuferki. Widzę, te kufry są tak zrobione, żeby jeszcze można było coś łatwo do nich przypiąć, żeby powiedzmy jakiś dodatkowy bagaż przyczepić. Tak, dodatkowe torby, które można wsadzić do środka albo na zewnątrz. Halogeny, wyposażenie dodatkowe? Halogeny, wyposażenie wtedy, w tamtych latach chyba jeszcze dodatkowe, bo już to minęło kilkanaście lat, natomiast halogeny w GS-ie zwykłym też dostępne, ale trochę inaczej montowane. Czy Adventure miał fabrycznie szprychowane koła, czy...? Tak, Adventure miał fabrycznie szprychowane koła, te koła są bezdętkowe, nypel jest wyprowadzony na zewnętrzny rant felgi, więc mamy oponę bezdętkową, co nie było standardem w innych markach, także tutaj było wiele takich rzeczy, które dostępne były w tym motocyklu, a u konkurencji jeszcze wtedy nie. Generalnie, dzisiaj... z tego co pamiętam, BMW można było bardzo fajnie spersonalizować w zależności od potrzeb, na jaki typ jest wyjazdu i tak dalej. Pamiętam, że bardzo jarało mnie swojego czasu, że w miejscu tylnego siedzenia można było zamontować specjalną płytę, która wraz z kuframi bocznymi tworzyła całą taką dużą płaszczyznę. Można było. BMW GS 1200 Adventure. Są to motocykle z przebiegami 100 tysięcy kilometrów. Jeden motocykl ma nawet 200 tysięcy kilometrów przebiegu. Oczywiście silnik od nowości nie rozbierany. Wszystko jest w porządku, tylko serwis aktualny. Jedynym problemem, ale to z tego co wiem jest naturalne dla tych silników chłodzonych powietrzem, jest pobór oleju. No, silnik spala znacznie większe ilości oleju niż taki silnik chłodzony powietrzem. Są to wartości gdzieś w granicach pół litra oleju na 1000 km. No, przy jakichś dużych przebiegach, wycieczkach może to być wadą. Ale tak jak powiedziałem, 200 tysięcy km i ten silnik nie potrzebuje też remontu, bo to nie jest tak, że on jest zajechany. On po prostu bierze ten olej, odkąd właściciel go ma, czyli gdzieś od 100 tysięcy km. Jakie tam jeszcze występują wady? Wadą jest, która się zdarza, awaria czujnika poziomu paliwa.
To dosyć taka śmieszna wada, bo ten czujnik potrafi zwariować albo oszukać co do ilości paliwa, jaka się znajduje w zbiorniku. No i był taki przypadek, że musiałem po jednego swojego znajomego jechać na autostradę z piątką benzyny, bo go po prostu oszukało, że paliwo ma, mimo że się skończyło wcześniej. Realia są takie, że ciężko kupić teraz na rynku motocykl z 2012 roku z przebiegiem mniejszym niż 100 tysięcy kilometrów, co wiąże się też z problemami z tylnym dyfrem. Nierzadko pojawiają się tam wycieki. Myślę, że większość awarii wynika tak naprawdę z niewłaściwej opieki serwisowej nad tymi motocyklami. Co w nim najbardziej lubisz? Dlaczego zdecydowałeś się na ten model? Co cię urzekło w ogóle w tej serii? Szerokie pytanie. Ja jestem zakochany w tym motocyklu, dlatego go mam. Wsiadłem na niego pierwszy raz 16 lat temu i urzekła mnie jego geometria, to jak jest łatwy w zawracaniu, bo tutaj mamy telelewer, więc telelewer podparty jest na silniku, który stanowi element nośny całej konstrukcji, ale tu mamy ugięcie tego zawieszenia. Lagi oczywiście prowadzą zawieszeniem, ale mamy wahacz, więc ten motocykl naprawdę jest super zwrotny. Ma przez to przednie zawieszenie bardzo fajne hamulce i reakcje na hamowanie, bo nie nurkuje, ale to pewnie widzowie wiedzą, jak wyglądają zawieszenia w BMW, że one mają pewną specyfikę, mają też pewne ograniczenia, bo jadąc tym zawieszeniem, na przykład w terenie, jeżeli ktoś to uprawia, to nie do końca czuć, czy po asfalcie, no, nie do końca czuć, po czym jedziesz, bo ono ma taką właśnie dosyć sztywność dużą, natomiast przy hamowaniu perfekcyjna cały czas kontrola. Dlaczego Adventure, tak? Wracając do twojego pytania. Właśnie ze względu na tą łatwość. Ja się po 16 latach wciąż cieszę i mówię to całkowicie uczciwie i szczerze. Wsiadam każdego dnia na ten motocykl i mam ogromną radość z tego, że nim jadę. I wciąż, mimo że minęło 300 tysięcy kilometrów, wciąż odkrywam w nim coś dla siebie. On mi się nie chce znudzić. Chociaż nawet były takie momenty, że chciałem, żebym się znudził. Ja wam powiem, że kiedy Bartka poznałem, kiedy zaczęliśmy, jak gdyby, mieliśmy okazję, jak gdyby, współpracę wieki temu, była taka sytuacja, że Bartek zawsze do mnie z uśmiechem mówił: i tak skończysz na GS-ie. I powiem wam szczerze, że to jest tak, przeszedłem przez etap przecineków różnych modeli, trochę później było klasyków. I coraz częściej w swoim wieku, wraz z własnym doświadczeniem, myślę właśnie o tego typu motocyklu. Ponieważ to jest tak naprawdę genialny, uniwersalny pojazd dla każdego, kto właściwie on zastąpił te wszystkie UJM-y japońskie z lat powiedzmy 80., kiedy synonim motocykla uniwersalnego to był Naked, który można było wykorzystać sportowo, który wjechał w niewielki, w lekki teren właściwie, który całkiem nieźle się prowadził. Teraz w ogóle segment Adventure zastąpił tamten rynek, no bo tym motocyklem, on jest świetnym turystykiem, on bardzo fajnie prowadzi się po winklach, on bardzo, bardzo fajnie przyspiesza, bardzo fajnie hamuje, a do tego jest wszechstronny. Dwie osoby wygodnie mogą podróżować, po zdjęciu kufrów bardzo dobrze się poprzeciskamy w korkach. Kuba, na pewno jest to wszechstronny motocykl, na pewno przekonałem się o tym przez wiele lat i z tego powodu do niego wróciłem, też trochę po latach, bo mieliśmy kilka lat przerwy. Po zresztą niezbyt ciekawej przygodzie, która sporo mnie nauczyła i przede wszystkim mój kręgosłup. Natomiast powiem ci, że tyle wypraw, które nim miałem i takich typowo asfaltowych, na przykład byłem na Wyspie Man tym motocyklem, właśnie jego wybrałem. Mogłem wybrać sześciocylindrówkę, ale chciałem właśnie jego z koleżanką, która też była w stanie jako pasażerka robić 1300 km dziennie ze mną, prawda? Jeździłem nim, używałem go na co dzień i dalej używam go na co dzień, taki daily bike. Myślę sobie, że Adventure jest motocyklem, który wygląda dużo bardziej masywnie niż to, jak naprawdę się prowadzi. Miałeś okazję nim jeździć, wiesz, że to jest super lekki sprzęt. Wystarczy tak naprawdę przekroczyć 3 km na godzinę, jak w każdym motocyklu, prawda? Dokładnie. Więc ta jego wszechstronność, ta jego łatwość. W dawnych czasach, takich małolackich, pamiętam też, że wygłupialiśmy się trochę po mieście i nie jeden właściciel superbajka jakiegoś litra zostawał w tyle, bo Adventure jest tak sprawny również w mieście. Nie należy się go absolutnie bać. To naprawdę bardzo wszechstronny, fajny motocykl. Kwestia wzrostu, no nie polecam go na pewno kierowcom, którzy mają poniżej 1,80 m.
Można co prawda go trochę obniżyć, tutaj myślę o kanapie. Natomiast jeżeli ktoś ma poniżej 1,80 m wzrostu, to po prostu wybiera 1200 GS-a, czyli tego tak zwanego zwykłego GS-a. Tych wspomnień jest tyle różnych, takich też podbramkowych trochę sytuacji. Kiedyś, pamiętam, przeleciałem o 4 nad ranem przez rondo w Pucku z pasażerką i też ten motocykl sprawdził się doskonale. Przez środek? Tak, przez środek. Po prostu byłem już, trzeba było iść spać, a ja wciąż chciałem jechać. Tam gdzieś w Wilczyszaniec ogarnialiśmy, jakaś taka wycieczka fajna i pamiętam, że po prostu przeszedłem przez to mokre rondo, trawę z mokrym rondo. Żeby uspokoić panikę pasażerki, odwróciłeś się pewnie. Uważaj. Nie, nawet się nie obudziła, także w ogóle, słuchajcie, to jest sprzęt, który w mojej ocenie robi wszystko i naprawdę jest bardzo, bardzo wszechstronny. Jego zakup to jest również taki ekonomiczny, dobre wyjście, bo po latach paru, jak postanowisz go na przykład sprzedać, to wciąż coś zostaje w kieszeni. Wiesz co, muszę ci teraz zadać standardowe pytanie. Ile pali? Bo po prostu, wiesz co, w przypadku każdego motocykla to jest pytanie, które potrafi najbardziej zdenerwować właściciela. Mój pali akurat dużo, bo nie powinien tyle palić, bo pali, mam jakieś tam średnie spalanie na poziomie 6,4. Nie dlatego, że wcale nie dlatego, że szybko nie mierzę, czy jeżdżę z kuframi, bo kufry boczne podwyższają dosyć mocno to spalanie, tylko no myślę, że tam kwestia serwisu, może świece, może parę rzeczy, które wymagają jakiejś regulacji i zejdzie to poniżej 5, czyli tak jak on, poniżej 6, przepraszam, czyli tak jak powinien palić. To mam dla Ciebie prezent, ale to za chwilę. Słuchajcie, ja bym chciał bardzo potwierdzić, jak gdyby wypowiedź Bartka a propos tego świetnego prowadzenia. Nie dlatego, że się na tym znam, ale dlatego, że parę lat temu miałem okazję brać udział w hiszpańskich testach jednego z nowych modeli BMW i jak gdyby pojazdem prowadzącym cały peleton pojazdów dziennikarskich był właśnie GS R1200 Adventure. I słuchajcie, powiem wam szczerze, po tych ciasnych agrawkach, tak na dobrą sprawę, nikt z dziennikarzy, a sporo osób jeździło tam naprawdę nieźle, nie był w stanie utrzymać tempa tego Adventure'a. Także naprawdę jest to motocykl o tak zaskakująco dużym potencjale, którego nie będziecie spodziewać się, patrząc na jego olbrzymi taki bombiasty. Na jego bryłę, tak. Dokładnie. Ogromna bryła. Także słuchajcie, jest to taki trochę wilk w owczej skórze, pojazd nietypowy, to jest świetny pojazd taki, ale żeby... wspaniały kumpel, najlepszy po prostu do podróży. Dokładnie. Sorry. Taki pojazd, żeby po prostu wmówić żonie, że jeździcie bezpiecznym motocyklem, podczas kiedy macie świetne tempo przelotów, a przede wszystkim taki duży pojazd dla osób większych, takich jak ja, wyższych, tak jak Bartek, będzie o tyle genialny, że wszelkie sporty projektowane są na standardowego Japończyka. No, ma on 1,60 m i waży 40 kg. W momencie, kiedy duży taki podły, wielki facet chciałby usiąść i szybko jeździć, po prostu tam jest za mało miejsca. Dostajesz po prostu tą ergonomię, o którą chodzi i tu chciałbym wrócić do pierwszego zetknięcia z tym motocyklem, jak mówiliśmy już. Tą ergonomią on mnie kupił, bo najpierw na niego usiadłem. Okazało się, że łokieć, bark, biodro, kolano, wszystko jest w odpowiednim miejscu i kolano wchodzi pod zbiornik czy obok zbiornika, nie trafia w żadne przetłoczenie. Ta ergonomia była pierwsza, potem była już cała reszta, ta trakcyjność i ta zwrotność i ten handling, także polecam bardzo. Ja przetestowałem ten motocykl, naprawdę miałem czas na to. Moja taka najdłuższa trasa, jaką zrobiłem, to było 2000 km. Wróciłem z Monte Carlo do Warszawy jednego dnia, 17,5 godziny. Dzięki dużemu zbiornikowi tankowałem tylko 4 czy 5 razy, chyba 5 razy. I tylko ten motocykl pozwolił mi, tam mówię o tej takiej specyfice motocykla, jak mówisz, bark, biodro, kostka w jednej linii. Kiedy siedzisz wyprostowany, masz w miarę otwartą klatkę piersiową, więc możesz swobodnie oddychać. Tutaj możesz się trochę przeniosąć na lewą, na prawą stronę, do przodu, do tyłu, nawet czasami zajmowałem miejsce pasażera, także ta wygoda jest ogromna na tym motocyklu, jego wszechstronność, o której mówiłeś. Jeszcze a propos wszechstronności, ten motocykl nie robi jednej rzeczy. Przekonałem się o tym przez te lata, ten motocykl nie podrywa dziewczyn, ale nie jest mi to potrzebne, jeżdżąc na motocyklach. Boję się spytać, czy podrywa facetów. No. Natomiast powiem Ci, że tak, o ile ten motocykl nie budzi zainteresowania wśród płci pięknej, o tyle jak dziewczyna zajmuje miejsce na tym motocyklu, to przynajmniej z mojej perspektywy od razu zaskarbia sobie ogromne moje zainteresowanie, także próbuję ją gonić i dowiedzieć się, kto to jest, bo to dziewczyna jeżdżąca na GS-ie, czy jeżdżąca już w ogóle na Adventure, widziałem to raz w życiu, to jest naprawdę mega temat. A propos dziewczyn na GS-ach, na Adventure'ach, na tego typu pojazdach, muszę Ci powiedzieć, że wielokrotnie, powiedzmy, jeżdżąc z żoną na różnego rodzaju testowanych motocyklach, zawsze kiedy jest segment turystycznego enduro, a w szczególności kiedy jest to dużo BMW, kiedy ma wygodne tutaj oparcie, kiedy jest pewne, powiedzmy, trzymanie dla rąk pasażera, zawsze to jest, ale fajnie mi się jeździło. I nie ma mowy, że ten motocykl jest ładny czy brzydki, tylko ale był wygodny, ale fajny, weźmy go na kolejny weekend. Tak, to jest bardzo duża wygoda. Też słyszałem to niejednokrotnie właśnie, że pasażer czuje
czuje się pewnie, nie ma wrażenia, szczególnie jeżeli to taki pasażer, który nie ma doświadczenia tak dużego, że czuje się pewnie, nie ma strachu, że spadnie, że coś. No, same superlatywy, ja mógłbym długo mówić o tym, jak wygodny to jest motocykl i jak dobrze grać. Dobra, Bartosz, czy ciężko jest znaleźć taki motocykl na rynku, czy jest duża oferta, czy powiedzmy, czy wiąże się to z rozbiciem skarbonki, z zapożyczeniem się, sprzedażą mieszkania i tego typu rzeczami, czy po prostu wystarczy wziąć... Powiem tak, żeby znaleźć ten motocykl, to długo mi to zajęło i zupełnym przypadkiem, i zupełnym fartem u jednego z dealerów podwarszawskich, który nie jest związany z tą marką, znalazłem go, bo myślałem, że będę musiał jechać pod motocykl z tak niskim przebiegiem, mówimy o 43 tysiącach, jakie miał ten motocykl, jak go kupiłem. Powiedzmy sobie szczerze, jak na GS-a to jest nic. Jak na GS-a, to jak na Adventure'a czy GS-a to jest nic. Myślałem, że będę musiał jechać gdzieś daleko za Monachium, bo tutaj wschód Niemiec to już jest wszystko, mówiąc kolokwialnie, wyczyszczone z fajnych propozycji. Oczywiście jest sporo różnych prywatnych importerów, którzy oferują motocykle, ale one, no, umówmy się, że mają zazwyczaj co najmniej 100 tysięcy, albo co najmniej 80 tysięcy kilometrów przebiegu. Ja nie chciałem tak wyjeżdżonej maszyny, chciałem mieć coś świeższego. Udało mi się, uważam, że miałem farta. Adventure'y i GS-y spośród z tych czasów moich, kiedy sprzedawałem te motocykle, najlepiej zachowywały wartość. Było to wtedy połowę wartości motocykl osiągał po 5 latach. Dzisiaj ten motocykl po 10 latach osiąga połowę wartości. Oczywiście inflacja, wiadomo, takie czynniki ekonomiczne. Natomiast trudno jest znaleźć fajną sztukę, która będzie w pieniądzach, powiedzmy takich, nazwijmy to, optymalnych. Ja musiałem za ten motocykl zapłacić 43 tysiące złotych brutto, także to nie była niska cena jak za 10 czy 11-letni Ale motocykl. Ale jest szansa, że za kolejne 10 lat weźmiesz w najgorszym wypadku połowę wartości, więc stracisz dużo mniej niż jeżeli byś, powiedzmy, kupił sprzęt za 20 i później go sprzedał za piątkę albo po prostu wywiózł na złoto. Tak, oczywiście nie wiem, czy będę się z nim rozstawał, bo po prostu go uwielbiam. Doposażyłem go zresztą, jak widzicie, jest trochę tutaj wyposażenia dodatkowego. Mamy kufer centralny, akurat nie oryginalny, z polskiej firmy, ale szerszy, dużo fajniejszy. Jest narzędziówka od Turatecha, bardzo się przydaje. Są dodatkowe gmole zabezpieczające silnik od spodu. Mamy deflektorek, no bo ja nie jestem jakiegoś małego wzrostu, więc przydaje mi się ta dostawka. Mamy wspornik pod nawigację, mamy gniazdo 12V, mamy torby na gmole, także jest pewnie o czymś zapomniałem. Jest trochę tych akcesoriów, które się przydają, poszerzenie stopki bocznej, ale to wynika po prostu z doświadczenia. Jeździsz i widzisz, że coś jeszcze warto by było poprawić, no bo nie urodził się jeszcze ten, kto by idealnie coś zrobił od początku. Bartosz, jeżeli mówimy o poprawianiu tego motocykla, przygotowałem dla Ciebie pakiet części. Także dziękuję Ci bardzo za pomoc w realizacji materiału. Akumulator Exide'a. Dziękuję bardzo. Olej Castrola. O. Będę robił teraz serwis po 50 tysiącach. Teraz tak. Cztery świece zapłonowe NGK. Cztery, bo są po dwie na cylinder. Naprawdę? Podobno, tak. Tak było w katalogu. Dziękuję bardzo, świetna sprawa. Bartosz, i klocki TRW, SRT, mi się w CBRC bardzo sprawdzały, najbardziej, jedne z najbardziej takich, można powiedzieć, wyczynowych. A Was zapraszam, piszcie do mnie, jeżeli zakwalifikujemy Wasz motocykl do nagrania, z przyjemnością Wam damy taki komplet części od naszych sponsorów. Dzięki wielkie, pozdrawiam, Jakub Polkowski oraz mój gość, Bartłomiej Górecki. Dzięki serdeczne, cześć. No i oczywiście Adventure.